A nie sprawdzam. Lecimy. Burn. O, pierwszy raz jestem tym w ogóle na... Jestem... arsonistą na tym modzie. Dobra. Podlany. Podoba mi się. Cyk, cyk, cyk. Robimy sobie teraz temperaturkę. Dobra, cyk, cyk, cyk. Teraz robimy sobie tak. Dobrze. Lecimy sobie w takim razie do specimena. Cyk, cyk, cyk. Cześć, Sweetie Pandzie, witaj. I w ogóle zapraszam do lajkowania, subowania, bienia na Twitch, TV, Szejbiak, ponieważ sobie teraz streamuję. Tak, więc zapraszam serdecznie. No i co, pobiegniemy sobie tutaj. Tutaj już nikogo nie ma niestety. A, pobiegniemy sobie tu. A, już zdążyli wyjść. Tacy są. O, i znaleziono ciało, najgorzej. Jak mam wygrać? Jak tak szybko znajdują ciała i tak szybko... Hola, señorita hola, and comadres. Hola, hola, como esta? Hey, dzień dobry. No. Na tym pięknym spotkaniu. Guten tak. O, od guzik. Ktoś grafa rozwalił na skanie. Bonjour. Bonjour. Tyle mam do powiedzenia. Graf over, ja. Nie. Dobra, dobra, guzik po drugiej stronie byłem ja, guzik, Blacky i Brock. Blacky, no. Aha, w sumie Brock? Ciekawe, bo ja grafa widziałem jakiś czas temu faktycznie, bo zraszowałem z meda, tak jak zazwyczaj to robię. I tak wtedy zawsze widziałem faktycznie, graf podbiegał w stronę skanowania. I ktoś jeszcze chyba był w medzie. W medzie byłem też ja na pewno. No właśnie, i potem pobiegłem do specimena. Ja teraz weszłam do meda. Ja byłem, wychodziłem teraz ze specimena. Zdążyłaś zabić, czy... Nie, nie zdążyłam. Ej, czy ty robiłeś grafa? Nigdy bym tego nie zrobił, nie śmiałbym. No, Ej, to jest najmniej wiarygodne, nigdy bym tego nie zrobił. A może ty robiłeś grafa wybiegając ze specimena? Ale ja wbiegałem do specimena. To mogłeś wybiec. Nie, nie wybiegałem. Ja no myślę, że można mi zaufać, no. Nie wybiegałem. Okej. Okay. Powiem tak, no nikogo nie widziałem w środku, parownia też nie była już otwarta, a do Venta też raczej nikt nie uciekł, więc absolutnie nie mam pojęcia. No to co, nikt nie zabił grafa. No. Jakby ja wiem, że Brock jest na tym. Czy może no, ja zabiję? Nie, jak ktoś musiał ktoś ogólnie z admina zwętać, bo ja robiłem labirynt pod labem i dobra, tam raczej no to ja wiem, kto potrafi zrobić takie zagrania. Jest bardzo skomplikowane. No. Dimitrix? Nie, ja nie. Byłem na O2 w tym momencie. No Black to na O2 był właśnie. Dobra, dobra. No to a kto potwierdza, że był na O2? To możemy wyczyścić ja wstępnie byłem. Na przykład. Ja na byłem. Proki Blacki, ja okej? A ja, guzik był jeszcze. Guzik, no, jeszcze. A, guzik, guzik na O2. Guzik winny, guzik winny. No, guzik to wiadomo. Ja, tak, tak. Dobrze mówisz, guzik. Prawie się udało. Dziękuję za dwa głosy. Wydaje mi się, że Mahajdzie do Mitrixa zagłosował. Takie mam lekkie podejrzenia. No dobra, lecimy w takim razie zrobić sobie taski. Why not? Porzucę wam tutaj tego. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ono takie, ja zapomniałem, że tasków przecież nie robię. Ja muszę ich podpalać. Nie jest łatwo. No dobra. W takim razie co? Polecimy sobie tutaj. Może ktoś do mnie przybiegnie na O2. Byłoby bardzo miło. Witaj, Mandzio. Idealnie się składa, bo muszę cię podpalić. Idealnie. Podpalony Mandzio. Ciekawe. Mandzio. Dobrze się składa. Dobrze. O nie. Może nie tak. Aż tak nie sabotujmy. Okej. Okay. Co się dzieje? Co dobra, się dzieje, Blacky? Muszę... Już wam tłumaczę. Tylko musicie mi wytłumaczyć. Jeżeli jest... mamy shiftera na przykład włączonego? Nie. Nie ma chyba. Nie, no jest shift teraz, jest co poprzednie był. Po rundzie zabiera, po głosowaniu zabiera rolę. Okej, okay, no właśnie, po głosowaniu, tak? Tak jest. No to ogólnie straciłem swoją rolę i teraz albo to był Eraser, albo był to shifter. Eraser? To był? No to nie, kto? No to kto? A straciłeś swoją rundę od razu po głosowaniu, czy przed? Po poprzedniej rundzie, teraz po tej rundzie mi zabrało, po głosowaniu. Po głosowaniu mi teraz zabrało. To po głosowaniu to shifter. No ale Eraser tak samo działa, Eraser też tak działa właśnie, że po głosowaniu zabiera. Dlatego albo to jest ten Eraser mi wyczyścił, albo zabrał mi shifter, nie jestem pewny. Czyli Erasera macie w swojej grupie tam O2. Tak, właśnie, albo shiftera, natomiast był tam Brock, guzik. Nie, to jest raczej Eraser. Ja mówiłem, że guzik od samego początku. No guzik, no. Kucu nie żyje, więc zostaje Brock albo guzik, którzy mi zabrali rolę albo wyczyścili.
Urok postawiony. Powiem tak. Ja bym wygłosował guzika, bo skończyłem już na nim rundę do drzwi, od elektryka, więc jak stracę rolę, to żeby wyleciał. Czyli co? O, nie zwróciłem uwagi. No, jak stracisz rolę. Ja tutaj zawsze zapominam, że jest siedmiu na tym nowym wyglądzie. Ale wtedy będę i tak bezużyteczny. W tamtej rundzie nie spotkałem nikogo innego oprócz ich trójki, czyli Kucu, Brok... To ich troje. Guzik, którą żoną Michała Wiśniewskiego byłeś? Czwartą, bo miał trzy na razie. Aha, czyli chcemy się wow. Róbcie co chcecie. Ja wiem, że mojej roli nie chcę po prostu stracić przez guzika. Tak jesteście pajacami. Takimi pajacami. Good afternoon czy coś tam. Szkoda strzelbić ryja. Jaja. Ryja. Dobra, no to co? Blaki, jesteś kolejny. No cóż, ktoś musi. Albo nie, dobra, nie będziemy w sumie tutaj siedzieć, bo mam jeszcze trochę czasu do dozowania. Doz. Pójdziemy sobie tutaj. Cyk. Zrobimy sobie O2. O nie. Łatwo. Mandzio, ty zabijesz graf, panie? Czy Bladi? Ja grafa zabijam. Też popytaj Niki. Bo widziałem, że wybiegasz ten. Miałeś wyższy, a właśnie nie byłem pewien, czy widziałeś. Słaba runda. Trochę... Bez sensu wygłosowanie mnie, ale okej, no. Mogłeś sobie wziąć kogoś na pomoc? Sidekicka mogłeś wziąć? Jakbyś teraz Jackala? Nie mogłem. A, czy to jest jednorazowe tylko? Jednorazowe, tak. A, bo tak, to była pętla, a bo nie włączyłem tego, to by było zbyt OP. No kłam. Dobra, startuję. Może dodamy zaraz też te role z tymi inboxami. Ja się mi się wydaje, że po prostu coś z plikami musicie mieć, bo mi na wszystkie klasy działają. Sheriff też działa normalnie. No mi też wszystko normalnie działa. Dobra, ruszamy. Okej. Jesteśmy shifterem, możemy się z kimś shiftować. Tutaj shifter działa, że po rundzie dopiero dostajemy kogoś rolę. Bladi, czy chcesz mi oddać swoją rolę? Na pewno chcesz. Jak byliśmy dla niego tacy mieli i daliśmy mu wcześniej tarczę, to teraz sobie mu po prostu ukradniemy rolę. Myślę, że to będzie całkiem smaczne. Ale w takim razie idziemy sobie po resztę. A tam ma kobr. Ukradlibyśmy mu Jestera. Super, dobra, skip this. Pastor Jackal, jeszcze Shielda ktoś miał. Detective. Dobra. Detective był chyba Sirem, jeśli się nie mylę. A nie, detective widzi te. Widzi ślady. Okej. Ale widzę, że jest mocno zmniejszona częstotliwość tych śladów. Na pewno. Dobra, wyłączmy sobie tutaj te taski i pójdźmy sobie na skan. Blacky się skanuje, poczekajmy. Okej. Dawaj, Blacky, ile można się skanować? Chcesz mnie zabić? Widzę to w twoich oczach. Blacky, ile można się skanować? 10 sekund. No, tam stoisz na tym skanie. Mimo pewnie wampir na moją... No tak, no to był wampir. A, no bo on był w medzie teraz, tak? Tak, na środku medzie on zginął? Z umarł. No, w medzie tak, zginął, no. Tak. Ktoś go musiał zwampirować najwyraźniej. Więc ktoś z meda jest wampirem, bo ktoś to wybiegł. Wpadka na pewno, nie. To kto był to? Ja stoję cały czas przy Blacky. Nie miałeś szans ukraść Bladiego. Ze mną coś. No, Brock albo Blacky to wampir. Potencjał. Nie, Blacky raczej nie, bo Bladi nie podchodził do Blackiego, że Blacky się skanował. Był jeszcze chyba w Mandzie, ty byłeś? Byłem na początku, ale wybiegłem w miarę szybko. Wszyscy to potencjalnie. Teraz jestem nie wszyscy. Znaczy no... Większość, no ty, Matrix nie byłeś, Guzik nie był, bo chodził do specimena, teraz Dolnego. No i spadką się miałem przy Witalsach. Blacky na pewno, jeśli jest wampir, no to na pewno to nie jest Blacky, bo Bladi nie podbiegał do Blackiego i raczej go nie mógł zarazić. No. Czyli patrzyłeś cały czas na Bladiego, czy podbiegał do niego ktoś, czy nie. Ja stałem przy Blackim, który się skanował, bo czekałem, żeby sam się zeskanować. Dokładnie. Ok, tak się tłumacz. No, będę. No to hierarchia, kto był najdalej od ciała? Ja. No najdalej to ja jestem przy wyjściu. Mandzio potencjalnie mógł to zrobić. Ja jestem przy wyjściu do Dolnego specimena, w ogóle nie wchodziłem do meda w tej rundzie. Mandzio spokojnie, tak naprawdę mógł to zrobić. Jest to spore prawdopodobieństwo.
Nie, ja pobiegłem na prawo, zrobiłem probówki i już wybiegałem. Ja miałem te, oprócz tego trzaśnięcia tylko probówkę kliknięcie. O, wygodnie. Wygodnie, ale no, ja... Ja dlatego mówię, no osoba najdalej prawdopodobnie z wampirem z laba, no co? No, a kto? Osoba, słynny osoba, wampir z laba. Cztery osoby były. AB, ja, Mitrix, ty ja tam nie byłeś, byłem. Czy nie byłeś? Nie, ty nie ja byłeś, byłem, ja na steroidach. Brock? Ja byłem, no, będzie mną. Kto jeszcze? Graf, Labia. Blacky i chyba AB, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. No, ale ja bym uważał na tego mandziokę, który sobie biega tylko z laba. Ja bym uważał na wampira z laba. Dzięki za głos. O, wampir z laba. Słynny. A i fiolki jeszcze robił w sumie. Bawił się krwią. No. O. To prawda. No, nieźle. Słynny wampir z laba. Trzeba uważać na takich. Słynni mordercy. Dobra, lecimy sobie w takim razie do specimena, którym zrobimy sobie kościory. Dokładnie tak. Mamy tutaj przygotowane. Przygotowane do pasowywania przedmiotów. W takim razie się tym zajmijmy. I wróćmy zrobić tego skana w końcu. Bo kurde, nigdy nie zrobimy tego skana. Blacky się nigdy nie zaskanuje, a sam się nigdy też nie zaskanuje. Dobra, jest tutaj Brock. Brock, który czeka na wejście do specimena. Dobra, Brock, no teraz guzik się skanuje, no nie mogę. Dobra, Brock, co chcesz znowu zrobić? I ty chcesz mnie zabić? No, no to by wychodziło. No, to samo. No, nie zrobisz tego. Okej, okay, jest tutaj Mandzio, zobaczmy. Tutaj się kończą jego ślady, niestety. Nie jest to zbyt duża częstotliwość, tutaj biegnie Mitrixiu, Niuniusiu. Ouu. No to ciało ma 15 sekund. A co, szukałeś go? Widziałem na Vitalsach, sprawdziłem admina sobie, gdzie mógł odbiec, miałem tu kiedyś... Skąd biegłeś, Mandziu? Wybiegłem od lewej strony i 15 sekund temu widziałem się z Aminga! Amigo Graf, który wchodził do lewego admina. Zatem to nie ja mogłem zabić w specimenie tam, gdzie wbiegałeś teraz, AB. Ale co? Jakim specimenem? Ty nie wbiegałeś, a nie, to kto... A, to ty, przepraszam, pomyliłem AB'ego z Brockiem. Nie no, ciało to jest akurat na wejściu do elektryka. A mnie tam nie było, nie. I ciało jest, no, niewiele ma sekund, bo ja stoję na Vitalsie. Ja bym sklirował z to Kucu ja padł mówi, że wcześniej, zanim sekund? Ty przyszłeś. Że Kucu ma 15 ja sekund. Ja od 15 sekund to ja w labie jestem. Z między innymi z takimi osobistościami jak Blacky czy Brock. Matka, sprzedałaś się w tym momencie. Bo... Ty wybiegałaś, nie wiem czy z admina, czy z meda w lewo, ja robiłem labirynt tak, od laba no. I pobiegłaś w lewo, Kucu stał przy mnie, pobiegł też w lewo, idę na Vitalsy no, ja i wtedy były 3 sekundy i wtedy były 3 sekundy ciało. Okay. To ty zabiłaś w elektryku tam i przybiegłaś na Vitalsy i teraz kłamiesz. A równie dobrze ty mogłeś zabić nie. I teraz operujesz czasem, nie. Ponieważ wiesz kiedy dokładnie padło ciało. Nie, bo mam po prostu magiczne moce. Argumenty. Przykro mi, Patka, sprzedałaś się w tym dobrze, momencie. Dobrze, możecie na mnie zagłosować, proszę bardzo, zapraszam. Albo wampir, albo ty go dziabnasz. No dobra. Nie, a może no, to wampir z laba słynny. Wampir z laba to jest. Słynny wampir z laba. No to na pewno to nie jest AB, jak to był wampir z laba. Ach, wampir z laba. Słynny wampir, który zabija po krew. Dobra, postawmy sobie tutaj na wampira z laba czosnek. Tak, żeby był sobie przy okazji. Dobra, więc tak, teraz sobie robimy kabelki. Teraz mamy dużo questów po tej stronie. Ogólnie jest szansa na to, że wygramy to na questy, bo tych questów nie zostało tak jakoś super dużo. Jako, że jesteśmy detektywem, myślę, że sobie walniemy jeszcze tego questa na O2 i wrócimy sobie na admina. Zobaczymy, czy tam jakieś ślady, nie ma tam jakichś śladów. Dobra, cyk, 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 potem sobie zrobimy tutaj tego questa. Póki co na spokojnie, wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, tutaj mamy ślady Mandzia, które, oj, nie spojrzałem, ale chyba prowadziły gdzieś od Venciora, takie mam wrażenie. Zobaczmy. Słynny wampir z lava by się tutaj tak to w takim razie odezwał. Myślę, że jest to nieco podejrzane. Jak ten wampir z laba działa. O kurde, dwie osoby nie żyją.
Niedobrze, nie podoba mi się ta sytuacja. Mi się wydaje, że ciało może być w takim razie w medzie. Dobra, to był praktycznie double kill na dole medyka przy dekontaminacji do specimena. Okej. Okay. Mam takie jakieś wrażenie, że widziałem jakby stopy dreptającego Mandzia Odwenta z admina. I mogłoby się to w jakiś sposób przydać. To jesteś pijany! Mandzia przyszedł z prawej strony. Ale nie teraz, ja mówię wcześniej. Bo tak się składa, że widziałem to kroki. Ten kill był, nie wiem, z 15 Baby, jak długo ty widzisz kroki niby? Bo ja byłem w specimenie giga dużo czasu. I był tam Blacky i Blacky, z Blackiem ja się minąłem, jak on zaczął biec tam w górę, to ja się z nim minąłem i wtedy wbiegłem, już tam nikogo nie było. Ktoś tam jeszcze wcześniej był z Blackiem? Ja byłem i przebiegał między nami jeszcze Graf. O! I Graf nie mógł tego, bo nawet nie był opcji na wampira, bo był czosnek postawiony i Blacky znaczy, chciał w cząstku. Jak był tam double, żeby to zrobił Graf. A ty Graf potwierdza się z Brokiem? Tak, Brok był na adminie. Kurde, no ten Mandzio mi mocno śmierdzi, ale jeśli jest impostorem. Ale ja sam double killa bym nie zrobił. No sam bym nie zrobił. Mandzio musiał się minąć z Blackim, bo Blacky biegł do góry. On nie wyglądał. Ja się z nim minąłem. Tylko, że to już było w momencie... guzik? To było tak, że ja widziałem nawet Mitrixa wcześniej w labie, tylko że ja wbiegłem, żeby kabelki zrobić w środku. Musiała mi przejść pełna dekontaminacja i zbiegłem w dół i wtedy się minąłem z Blackiem, jak zbiegałem w dół. Ja nie ma takiej opcji. Takiego, że jak wbiegłem do dekontaminacji, to już plus minus powinien mieć kill cooldown zejść i stał Blacky na Simon, na tym Simon Movie ja muszę i guzik wbiegł i wybiegł od razu. Blacky umarł w dekontaminacji. To się na początek, wiesz? Ja muszę spadać, Erko? Dobra, na Mandzia głosuję. Czemu na mnie? To nie ja. Głosował na Mandzia. Nie, naprawdę, to nie ja. Guzika. Nie, ej, naprawdę, ej, poczekajcie, to naprawdę nie ja, no proszę was. Nie jestem moim impostorem. Powiedział, że naprawdę nie ma. Na guzika. Ja nie jestem impostorem. Ja jestem impostorem. Mordy, nie jestem impostorem. Powiedziałbym ci coś, ale nie chcę robić tej zagrywki. No teraz też za późno jakby, wszyscy na ciebie zagasowali. Nie, ten wampir wymazali mi rolę, nie mam swojej roli! A nie, no teraz to mówisz! Ty ja już zagłosowałem. Chyba to głosujesz, jak ja ci mam swój funkcję. Nie, no szczerze i tak wydaje mi się, że byłeś tym, że ci nic nie wymazali. O, właśnie! Jackalem byłem wampirem i wpadka mi rolę zabrała. Nienawidzę. Było impo. Kurde, się dalej guzika tam wygrał. Kurde, no, unlucky. Ale ja zabiłem Mitrixa, po czym widzę, że Blacky biegnie na górę i taki nie wiem, Blacky, nie! Ja zawsze mnie mordy, tańczy przy mnie tym czekalem zapijałem. Mikrof uciekł do specimena, już nie mogłem wejść. Znajdziemy jeszcze jedną osobę, bo Blacky poszedł. Chyba średnio. Uspokójcie się, ja jutro w RP muszę zagrać wreszcie. Dobra, lecimy. Smutno mi, ani jednej dobrej rundy nie miałem. Jesteśmy czekalem. Wow, może być fajnie. Możemy wybrać sobie swojego sidekicka w przytupasa. Jeju. A wiecie co? A guzik masz sidekicka. Będziesz dobrym guziczkiem. Dostaniesz fajną rolę. Dobra. Jestem też loverem, więc trochę się mogę obawiać o swoje życie. Jeśli jestem loverem z impostorem, to może być to nieco smutne. No, zobaczmy w takim razie. Wszyscy żyją, okej. Dobra. Więc przydałoby się zacząć to jest troszkę zabijać. Tak ogólnie sobie wyobrażam. Nie! No nie mogę! Nie! Nie! Kto mi zabił? Guzik. Słucham cię? Nie! Zabiję się biego. Ale to później o tym. Dobrze! Guzik! No i bieg ogólnie padł na lewej stronie admina. Graf teraz chodzi do specimena. Nie! Gdzie ty kucu jesteś? Teraz po prawej stronie reaktora. Ała, być szeryfem lowersem! No, po prawej stronie, obok się przechodziłem. Graf, czy ty rumnujesz się biegą? Generalnie Graf, tam tak stałeś. Generalnie Graf teraz chodzi od admina nie mogę. Do specimena. Znaczy do tego przejścia granicznego. No, do dekontaminacji z admina. AB został zabity w O2 i od niego odbiegał guzik w górę. Bezpośrednio. Nieprawda! To był Mitrix! Proszę, weźcie guzik, ma challenge, że musi śpiewać, a Mitrix jest martwy. Weźmy, proszę go wygłosujmy, żeby nie śpiewał. Ha, ha, ha! Ciut,
Nie, no. Mięczek guzik, jak będziesz. Czemu ja udałem tego sidekicka? I potem powiesz. To młoda dzieci powiedzą i tak, że śpiewasz. Dobra, dobra, rozumiem, ale nie głosujcie dzisiaj na mnie. To był wszystko. Wszystko nie, każdego, kogo zabiłem. Zagłosowaliśmy wszyscy troszkę. Spokojnie, też na siebie zagłosowałem. Powtórzenie, tak? Młode dzieci. Kurna, no nie mogę napisać. Bo są młode dzieci i stare nie, dzieci. No nie mogę, czemu ja udałem? Nie, nie, nie. Zaufałem. A dam ci guzik. Codenames pod tym? A dam ci guzik. Moglibyśmy codenames, albo Gartik. Nie, no Gartik powie trochę. Nie, no nie mogę, bo wrzucili guzika, został kłócy. Wytłumaczyłem ci wpadkę. Bardzo dziękuję. O, ja nawet nie będę tego skipował, ja to zostawiam po prostu. Ja to zostawiam, nie mam pytań po prostu, naprawdę. Zobaczmy, co to się wydarzy. Dobra, został kucu. Ojejaj, ale dramat. Jest jako, że jest morflingiem. Staram się nie dać Jackalowi możliwości jeszcze skakania po wentach. Myślę, że mogłoby być to ok, albo że tylko Jackal może skakać po wentach. Tak też może być. To też by nie było najgorsze w sumie, gdyby zrobić taką opcję. Ok. Mogłem dać Loversowi, mogłem dać po prostu tego. Mogłem dać tego sidekicka temu Mitrixowi, dlatego że problem był taki, żebyśmy byli razem, to jeśli któryś z nas by podpadł i wyleciał, no to byłoby po robocie. Przegralibyśmy oboje, więc to bez sensu by trochę było. Gdybym dał go Mitrixowi. Dobra, Kucu, co robisz? Ogarnij się trochę. Aha, dobra. Zastanawiam się, czy jeśli dałbym go Mitrixowi, czy z drugiej strony nie straciłbym wtedy z nim Loversa. To by było całkiem spoko, gdyby to tak działało, ale no nie wiem, nie przekonam się już. Zobaczymy, co zrobi Kucu. Kucu sobie dobrze radzi. Tak w sumie. Dobra, to będzie easy. True. Bo nie! Oho! No co, Mandzio? Nie, jednak nie jest easy. No jest easy, no zabiłeś. Wpadka była na Vitalsach ze mną. I ty pochodziłeś, teraz wchodziłeś do admina. I miałem grafa pod komsami i tam jest ciało. Nie byłam z tobą na Vitalsach, Kucu, ty dopiero dobiegłeś. Nie, sprawa jest następująca. Wpadka. Byłem przekonany, że my wszyscy we trójkę jesteśmy niewinni. To bardziej ten problem. Kiedy ty mnie widziałeś, Kucu? Ja mam pytanie. Ja byłem na Vitalsach. Fatka, ty przychodziłaś. Robiłaś teraz misję chyba z tym. Z kartą. Co ty... I cisza. Nie 5 wiem. Sekund temu, 6 maksymalnie. Ale Fatka troluje. Robiłam kartę w poprzedniej. No to byłaś tam. O, ale trolling. Byłaś obok Vitalsa. Fatka to jest urodzony jester po prostu. Nie wiem, no moim zdaniem ma. Nigdy nie wiadomo, czy ona jest dostarczona. Nie, nie mam pojęcia. Kłóćcie się między sobą. Kłóćcie się między sobą. Proszę mnie przekonać. To było bardzo nieprzekonujące, cokolwiek chciałaś tym osiągnąć. Naprawdę to było takie. Kucu, absolutnie żadnych zarzutów, niczego. A ty takie. No nie wiem, no nie wiem. Nie no, bo ja ci nie, no tyle bardzo. Nie mam pytań po prostu. Ja powiem tak. Bo go nie widziałam i tyle, no. No ale okej, może był. Generalnie wydaje mi się... Jezu, powiem wam tak, no ja myślałem, że jedno i drugie jest niewinne. Ale ty wpadka dużo za mną biegałaś w tej rundzie, ty byś nie miała czasu dwóch trzasnąć. No. Tak, no. Dwóch nie. Jednego tak, a dwóch nie. Ja spędziłam prawie całą rundę z tobą. No jedynie teraz widziałem no wpadkę na koniec, choć ona udaje, że nie widziała. I ty, Mandzio, od lewej strony teraz chodziłeś od mina i tam jest też fakt. Dobra, Kucu, sorry, odlatujesz. Siema. Gdyby nie było Majora, to by było GG. O, Major! Co myślę? Aj, aj, aj.
Ja naprawdę nigdy więcej nie dam tego sidekicka jakby Guzikowi. No nie da się, chłop daje mu sidekicka, ten idzie od zabija mi lovera, no nie da się. Pierwszego lepszego. Takie zasady ma Guzik. No. No. Nie ma miłości. Dzięki za hosta. Codenamesy?